Siemano moi mili, Bartek z tej strony, kanał Coffee Doktor bez dubli, bez dubli. Słuchajcie, ostatni film jaki... Parę ciekawostek na początek. Ostatni film jaki nagrywam przed wyjazdem na urlop, czyli jestem kofikiem z przeszłości, witam, miło mi. No i oczywiście reklamacja, coś wybuchło, tak jak widzieliście na miniaturce, w opisie filmu, coś wybuchło, coś strzeliło, wywaliło bezpieczniki po tygodniu od oddania. Zdarza się, słuchajcie, nie jest to częste, ale po to jest gwarancja, pamiętajcie, żeby można było naprawić to w ramach mojej gwarancji. Po to to jest, słuchajcie, zdarza się, no niestety, to są tylko sprzęty, niektóre rzeczy bywają wadliwe, no sami wiecie o co chodzi. Jeszcze druga ciekawostka i dobrze wiesz, widzu, że do ciebie mówię. Słuchajcie, mam napisane na stronie, że nie udzielamy porad, nie zajmujemy się tym. Powtarzam wam to częściej, rzadziej, że ja się nie zajmuję poradami. Jest was naprawdę dużo, jest 15 tysięcy subów, ponad chyba. Oglądających jest znacznie więcej. Tu też ważna uwaga, 70% z was nie subskrybuje, więc będzie mi niezmiernie miło. Natomiast jak zaczynacie rozmowę telefoniczną ze mną pod tytułem, że ja wiem, bo czytałem, że pan nie udziela porad, ale dzwonię o poradę, no sorry. Słuchajcie, byłem już wyzywany, że nie chcę udzielać porad. No, wystawiacie wy. Wiecie, do kogo mówię. Nie mówię do was wszystkich, tylko do ciebie. Wyzywając mnie i mówiąc mi, gdzie mogę sobie i co wsadzić, wystawiasz sobie, słuchaj, świadectwo. Nie mnie. Po mnie to spływa. Nie znamy się i się nigdy nie poznamy. Oby. Natomiast wracając do tej rozmowy, słuchajcie jeszcze, bo to śmieszne. Jakoś ta rozmowa się potoczyła, że tam w sumie zacząłem rozmawiać. No jestem już dzień przed urlopem, także mówię, dobra. Usłyszałem, że oglądasz mnie, widzu. Wszystkie filmy oglądałeś, po czym pytasz mnie o Express Krups. Jeśli byś oglądał wszystkie moje filmy, to byś doskonale wiedział, drogi widzu, że ja się Krupsem nie zajmuję. Tyle marudzenia. Koniec. Jutro już urlop, więc zobaczmy, co eksplodowało w tym latego. Opis klientki. Coś tam ciekło. Na tą usterkę też był oddawany, ale u mnie nic nie ciekło. No ale zobaczymy, co się stało. W tym ekspresie był robiony kompletny przegląd. Był chyba wymieniany zawór, elektrozawór spustowy. Nie pamiętam w tej chwili, ale raczej tak. No i co? Wyrzuciło korki, eksplodowało. Bum! Klientka się przestraszyła. Ważna też rzecz, bo powiedziane mi zostało, bo to gdzieś tydzień ten ekspres pracował, że od początku już zaczynał się tu gdzieś jakiś wyciek. Nie, jeśli jest wyciek, ekspres wrócił z serwisu. Słuchajcie, nie ma ludzi nieomylnych. Ja się mogłem pomylić. Mogłem czegoś nie zauważyć, chociaż testowałem. Jak wam cieknie z ekspresu, nie korzystajcie z niego. Nie jest metodą postawienie go na tacy i korzystanie, bo to grozi zwarciem, do czego tu doszło. Co tu się stało? Nie wiem, nie chcę go włączać. Może on się już nie włączy. No niestety, to będą moje koszty. Takie jest życie, słuchajcie. Trzeba brać na klatę rzeczy, które... No robicie, no. Znam historię, że ktoś powiedział, że wiecie, wydziwianie, że to nie moja wina. Tak naprawdę, jakbym się uparł i był hamem, to mógłbym powiedzieć, korzystaliście z cieknącego ekspresu, wybuchło, sorry. No ale to nie ja. Ja biorę odpowiedzialność za to, że to nie działa. Jeśli będzie trzeba coś tu wymienić, to będzie mój koszt. No, bierzcie na klatę takie rzeczy. Polecam. Koniec marudzenia. Zapalamy światło. Tutaj dzbaneczek to już ledwo żywy, to pamiętam, że klientowi mówiłem. No i słuchajcie, jedziemy z tematem, bo ja już chcę iść odpocząć. Jedziemy z tematem. Mam nadzieję, że jest ostro na wariata, nieprzygotowany. Słuchajcie, dobra, mamy to. Musimy go rozebrać, no podstawa. Nie włączajcie ekspresu, z którego się lało. Czy to nie będzie wina filtra? To się zaraz dowiemy. Z tymi filtrami to też wam powiem, bywa różnie. No ale musimy go rozebrać, a żeby go rozebrać, może trochę oddalę. Ale widno, przy białym nie musimy tak rozświetlać. Muszę tą kawę stąd wyciągnąć, ale, jak znajdę tylko kawałek pojemnika, ponieważ to jest kawa klienta, to na niej sobie, przynajmniej na części, podregulujemy młynek. Chociaż ze 3 garści odzyskać. To kawa i tak idzie w śmietnik, bo ja ją wymacam. Jakaś robusta, widzę, bo drobniutkie ziarenka pachnie. Tak sobie bym powiedział, tak średnio. Dobra, trochę wikury, słuchajcie. Może tak. Wyciągamy resztki. Mamy to. Mam nadzieję, to bez dubli krótsze. No ale najpierw musimy zobaczyć, co tu się wydarzyło, słuchajcie. A pokręcimy dzisiaj śrubokrętem? Nie. Bez przesady. Gdzie jest kochana wkrętarka? Tu. Już ktoś do mnie jedzie. Ostatnie odbiory przed urlopem, słuchajcie. Więc pamiętajcie, konwencja bez dubli, widzicie całą akcję. No ale z pauzami na telefon, z pauzami na wizytę klienta. To chyba oczywiste.
Chyba nie muszę tego tłumaczyć. Każdy to rozumie. Kręcimy. Kręcimy. I kręcimy. Rozbieranie latego widzieliście podczas mojej nieobecności. Był taki film w kompendium Laczka Go. Patrzę tam sobie, czy ktoś idzie, czy to nie do mnie, bo to wcale nie musi być do mnie. Kręcimy, przyspieszamy, wykręcamy. Trzeba zajrzeć, co spowodowało tą eksplozję. Ja jakieś tam podejrzenia mam. No ale zaraz zobaczymy. Idzie do mnie klient, słuchajcie, także stay tuned. Latego wydany, słuchajcie. Ten, który oglądaliście w ogóle na którymś sobotnim filmie. Ten, na którym było kompendium, więc... Dobra, jedziemy. Jedziemy z tematem, słuchajcie. Tu mamy. To już wszystko widzieliście, więc ponieważ to jest bez dubli, chcę zobaczyć, co tu się wydarzyło. Bo to ciekawe. Wszystko się ładnie wypięło. Poza tym, że było dużo hałasu, nie spodziewałem się, że tak łatwo to zejdzie. To komisyjnie. No wiadomo, narobiło się bałaganu od kawy. Obie zawleczki. Fajnie, żebyście jeszcze to widzieli. Obie zawleczki, jedna, druga są. Zaraz będziemy ten syf odkurzać. Rozbieramy dalej gościa, słuchajcie. Rozbieramy dalej gościa, bo ja jeszcze klientce chciałbym... Czemu tu nie ma wkrętu? To jest zagadka. Był na pewno. Oj, klientko! Grzebałaś w ekspresie, klientko? Może... Słuchajcie, może nie wkręciłem? Raczej nie sądzę, ale... Różnie bywa. Różnie bywa. Dużo pracy, dużo na głowie. Nie ma się tu co zapierać. Jestem ciekaw, co wybuchło. Ja już widzę. Podejrzewałem. Wiecie, nie w każdym... Zaraz wam powiem, o co chodzi dokładnie. Już wiecie pewnie, że chodzi o złączkę. Teraz się wysypie masa kawy. Najpierw śrubki. No i dać, że już jestem przed urlopem, nie? Rozbiegany, rozbigotany. No bo jeszcze trochę rzeczy do załatwienia, zanim się na niego wyjedzie. A i ten ekspres trzeba klientce oddać. Przecież jakbym mógł zostawić klientkę bez kawy. Wiadomo, bałagan kawowy. No widać, że była eksplozja. Nie wiem, czy to widać, w tym świetle widać. Tu było wszystko domyte. Wywaliło, słuchajcie, uszczelkę. Tylko pytanie, czemu? Nie uszczelkę. Źle mówię. No. Powiem wam, na pewno tak nie zostawiłem pompy. Na 100% tak nie zostawiłem pompy. Coś mi się tu nie podobać zaczyna. Nie chcę tu, wiecie, teraz prowadzić dochodzeń, bo to nie czas i miejsce. Ale ja bym tak pompy nie zostawił podpartej. No raczej jej odciśnienia nie wywaliło. No ale problem powstał tu. Ciekawostka. To tak wygląda, jakbym źle zapiął końcówkę. No ale to jakim cudem by robił kawę, słuchajcie? Przecież to jest nierealne. Przecież to jest nierealne. Kurczę. Klientka mówi, że on zrobił już 10 kaw. Czyżby taki błąd? No zobaczcie, tu wszystko jest. No ale jakim cudem by zrobił kawę, powiedzcie? Coś tu dziwnego się wydarzyło, słuchajcie. Bo jakim cudem zrobiłby kawę, jakby ta złączka była źle wpięta przeze mnie? No nie tak? No dobra, słuchajcie. Nie będziemy tu rozgryzać. Może to mój błąd, no ale nie zrobiłby kawy. Nie ma opcji, żeby ten ekspres zrobił kawę na rozpiętej złączce. No nie ma takiej opcji. A klientka mi pisała, nie będę teraz szukał SMS-a, że zrobili kilka kaw w zeszłym tygodniu i wczoraj bodajże nie, w piątek, bo dzisiaj jest poniedziałek, jak to nagrywam. I wczoraj podczas naprawy coś wybuchło i wyrwało. No nieważne. Słuchajcie, czy mój błąd, czy nie mój błąd? Miejmy nadzieję, że nic poważnego się nie stało. Pewnie nie, bo pewnie chlapnęło tutaj, zrobiło zwarcie. Za błędy się odpowiada. Ja sobie to, ten temat zbadam, słuchajcie. Ja mam zasadę też, że jeśli to jest mój błąd, to jakąś kawą się odwdzięczę. Słuchajcie, trzeba takie rzeczy robić. Takie jest moje podejście. Nie ma ludzi nieomylnych i co? I jeśli popełniliście błąd, weźcie to na klatę, ogarnijcie, załatwcie sprawę, żeby klient był zadowolony, nie zbiedniejecie, a opinia droższa od pieniędzy, słuchajcie, i słowo droższe od pieniędzy. Wymieńmy tutaj tą końcówkę już na wszelki wypadek. Coś tu jest, jakiś syfek. Ta uszczelka była nowa, to pamiętam, ale końcówki chyba nie wymieniałem. No dobra, tak czy siak, nowa końcówka. Tłoczek.
uszczelka. Czy ja jeszcze, ale ta jest nówka, ale włóżmy nówkę, włóżmy nówkę. Tu jakiś śmieć pęknięty, to co to jest, tu jest nowa. Pewnie wyrzucałem zamiast tamto tu. Mamy nową, ale nie włóżmy jej z kulką. Zobaczcie, jaki można, zobaczcie, jaki głupi błąd można popełnić. Mam tu uszczelki, mam tu też kulki do zaworów, które giną, do Saeco, do Philipsa, do starszych modeli, widzicie? Nie zauważysz, co prawda wypchnie tą kulkę przy zakładaniu, no ale wiecie, obłądnie trudno. Jeśli się nic nie robi, to się nie pomylisz, chłopie, ale jeśli robisz te ekspresy jeszcze wielu marek, no kurczę, zdarza się, wiecie, to dzisiaj taka pogadanka przy okazji tej eksplozji, że żaden serwis nie robi wam, oby, mam cichą nadzieję, że tak jest, żaden serwis nie robi was celowo w konia. Pewnie trafiają się czarne owce, jak we wszystkich zawodach i we wszystkich dziedzinach życia, natomiast dla mnie to jest żaden, no nie wyjdzie ta kulka. Wyszła. Dla mnie to jest żaden interes. Nie wiem. Gdzie widzicie tutaj biznes, że ja oszukam klienta, nie wiem, włożę mu starą złączkę, która zaraz się rozleci. No nie ma to sensu. Dla mnie w tej chwili ta praca, no wiadomo, plusem jest, że mam film na YouTubie, ale dla mnie to, co w tej chwili wykonuję, to jest robota gratis. To nie jest taka uszczelka, czekajcie. Czekajcie, ona jest za mała. Dajcie mi chwilę, muszę sobie znaleźć, bo gdzieś zamawiałem te uszczelki do LaTeGo. Nie mam, słuchajcie. Wkładam tą, która była, ona, ja obejrzałem ją dokładnie, zresztą możecie spojrzeć, bo to jest nówka sztuka, była wymieniana na pewno. Czemu? Czy ja wymieniałem końcówkę? Wydaje mi się, że wymieniałem. No bo zobaczcie, to jest nówka. Ale wymienię na wszelki wypadek jeszcze raz. No plus ta uszczelka. Wkładam tą, którą wyjąłem, jest cała, obejrzałem ją bardzo dokładnie. No nie mam. Nie mam po prostu, a... No mnie teraz nie będzie przez 2,5 tygodnia. Nie chcę klientki zostawiać bez kawusi. No przecież to trzeba być człowiekiem, słuchajcie. Wkładamy. Wkładamy zawleczka i będziemy robić kawy na tym ekspresie. Sprawdzać, czy nic się tu nie wydarzyło, czy nigdzie się woda nie leje, bo klientka zeznaje, że lała się przy spienianiu. No ale ciekawostka, powiem wam. Te dwa o-ringi czerwone to jeszcze wymienię. Żeby mieć pewność, słuchajcie, tu mam paluchy jeszcze tłuste, więc nie macie jeszcze, już dość tych LaTeGo, słuchajcie, bo ja już trochę mam, trochę się czuję jak małpa, jak robię te laczki go, no ale niestety jest jak jest, a zrobimy taki myk, że włożymy jedną czarną, drugą czerwoną, a czemu nie, a kto nam zabroni, słuchajcie, a no nikt, wkładamy, pomagamy, weszło, zawleczka, tym razem sprawdzę 7 razy wszystko, może to był mój błąd, słuchajcie, nie będę się zarzekał, bo to nie o to chodzi, jednak ta czarna się tu nie zmieści, nie wiem czemu, może wziąłem za dużą, może tam jest jakaś uszczelka, nie, no nie ma uszczelki, dobra, mamy, to w takim razie wkładamy 2 czerwone. Musi się zgadzać rozmiar, słuchajcie, tyle. Jak nie wchodzi, nie pchajcie na siłę, bo to nie ma sensu. Nic tu na siłę nie może wchodzić. Dobra. To mamy. No to co, trzeba ten śmietnik kawowy odkurzyć ze środka, to co rozsypałem. Także czekajcie, chwila hałasu. To, tu odkurzone, tutaj wszystko posprzątane. Idę, słuchajcie, po wodę. Sprężynka, pytacie często, to ta sprężynka jest pod młynkiem. Zawsze. Dzisiaj taki ostatni film luźny postanowiłem nagrać, no bo coś tu się wydarzyło, bo wiecie, nie byłoby takiego huku. Ona wygląda na całą, no może ją źle zapiąłem. Tak jak mówię, mogłem popełnić błąd, nie będę się spierał, bo błędy się zdarzają. Idę po wodę, słuchajcie. Woda już włożona, trzeba to wszystko ładnie powycierać, bo tu chodziło o wycieki, a tu trochę rozlałem, więc odsuwam ekspres, przecieramy, wycieramy w środku, ma być suchutko. Tacka naprzód. No i zobaczymy. Co to się tu wydarzy? Pytanie pierwsze, czy on się włączy? Czy nie wywali mi bezpieczników w firmie?
jest sukces, bo słuchajcie, przy każdym strzale, niestety, ale Latego może zakończyć swój żywot. Więc teraz obserwujemy. Ręka w nocniku, miałem powiedzieć, obym się z taką nie obudził. Zobaczymy, co tu się dzieje. Może któryś elektrozawór nie trzyma, może coś odwrotnie złożyłem. Jeszcze, słuchajcie, zanim on się zagrzeje, wyłączam z prądu, sprawdzę, czy ja tu jakieś kolejności elektrozaworów nie pomyliłem. Raczej nie sądzę, ale wiecie. Wiecie, że różnie bywa wyłączony z prądu. Muszę tu zajrzeć. Żeby tu zajrzeć, to muszę ten wężyk wypleść. Sprawdźmy to po prostu. Wolę dwa razy sprawdzić, zawsze wam to powtarzam. Lepiej trzy razy sprawdzić za dużo, niż o raz za mało. Gdzie ty masz tu te cyferki, elektrozaworze? Nie widzę. How dare you? Od jedynki, jedynka na dole, dwójka na górze. Chyba to widać. Możemy przybliżyć. Widzicie, dwójeczka jest tu. O to chodzi. No dobra. Czyli wygląda na to, że wszystko jest dobrze. Gdzieś był problem z tą złączką. Prawdopodobnie, i tu nie bójmy się tego nazwać po imieniu, dałem ciała. Nie zdarza mi się to często, ale... No słuchajcie, nie będę z was robił głupków, że się nie zdarza, bo się zdarza. Jeśli jakiś serwis wam mówi, że to jest pasmo nieustających sukcesów, no to w sumie chyba nie muszę komentować, nie? Zdarzają się błędy. Może nie za często, może nie jakoś bardzo często, ale się zdarzają. I tak jak już mówiłem wielokrotnie w dzisiejszym filmie, po to jest, słuchajcie, gwarancja, żeby takie błędy eliminować. I niestety przy takich błędach, gdyby tu się zjarała elektronika, cokolwiek stało, to byłby mój koszt. I tyle. Próbujemy. Przewody zaraz tu poukładam, nie będę ich teraz dotykał, bo są pod napięciem. Przypominam, to jest woda, to jest prąd, to jest gorąco. Więc... Zawieszam, nie będę nawet nalewał płynu, bo nie mam go tu pod ręką. Uwaga! Popłynęło trochę wody, widać? Nie widać. Trochę kapnęło, przepłukał się. Nazwijmy to przepłukaniem. Strasznie strzela ten zaparzacz, ale no takie są te zaparzacze, słuchajcie. No to co, kawa klienta. Ekspres jest dosyć drobno skręcony. Nie wiem, czy klient kręcił, czy nie, ale ja go rozkręcę na większe mielenie. Na fabrykę, czyli na ten znaczek mazaczka. Hopper. Hopper profesjonalny z magnezowego napoju. Wsypmy tą kawę. Przemielmy ją, zróbmy parę razy kawę. Potestujmy. No wiecie, no. Może nic nie wybuchnie, bo tu mam monitor nieosłonięty, bo osłonę załatwiam od nie wiadomo kiedy. Nie miałem czasu, nie miałem ochoty. Życie. Jedziemy. Zostawiam go bokiem. Zdejmę pojemnik, będziecie widzieć, że się parzy kawa. Na maksa. No i oczywiście cały czas mam na posterunku. Zmielmy kawę. Potem poskieniajmy trochę mleko i sprawdźmy, czy nic się tu nie leje, słuchajcie. Będziecie widzieć kawę. Tu jeszcze jakaś kawa. No miejmy nadzieję, że nic nie wybuchnie. Zawleczki dobrze pokładane. Już teraz mam takiego stracha, wiecie. Wybuchają ekspresy podczas pracy. Zdarzają się takie rzeczy. A i tak za każdym razem podejrzewam, że mnie to... Znaczy, za każdym razem mnie to straszy. Powiedzcie wy, napiszcie w komentarzu, czy was też takie rzeczy straszą. Tyle razy. A komu wybuchł teflonowy wężyk w biurze? Z ileś tam. Ten wie, o czym mowa. Można podskoczyć, słuchajcie, i to naprawdę, naprawdę wysoko. To teraz na przemian, jak taka kawa poszła, to parzymy dzidę. Znaczy nie dzidę, źle mówię. Dzidy już nie będziemy dzisiaj parzyć. Parzymy kapuczynę. Kapuczynę. Przyniosę trochę płynu, żeby tutaj był jakiś efekt. Zaraz wracam. Jestem, słuchajcie, symulator mleka uzupełniony. Kapuczyna. Play. Mogę już go trochę przechylić, żeby było widać się tekstów. No i nic się dzieje. Jest jakiś problem, słuchajcie, przynajmniej na ten dzień, kiedy to nagrywam, jest jakiś problem z dostępnością elektrozaworów spustowych Philipsa. Czekam na potwierdzenie daty dostawy. Nie wiem, o co chodzi. Czy będzie wymiana tego elektrozaworu na jakiś inny model. O co tu chodzi, nie wiem. Ale jest jakiś problem.
Wszystko się spienia, wsadzam łeb tu. Nic się tu nie dzieje. To strzelanie, które słyszycie, to już jest efekt dzbanka, który jest nieco zużyty. Łapię takie strzały powietrza. Dobra, wchodzimy kawę. Tu jest wszystko ok, zajrzyjmy z boku. Teraz się będzie parzyła kawa. Wygląda na to, że jest ok, słuchajcie. Ja go oczywiście, nie będę was tu zamęczał. Ja go oczywiście teraz pomęczę. Jeszcze klientka ma czas. Jeśli nawet nie będzie mogła podjechać, to ja podrzucę ten ekspres tutaj gdzieś lokalnie. Nie ma to problemu. Można się dogadać, słuchajcie, żeby, ja to zawsze też powtarzam ludziom, z którymi się spotykam na swojej drodze, żeby się dogadać, trzeba porozmawiać, słuchajcie. Jeszcze jedna kapuczyna i słuchajcie, kończymy, a ja spierniczam na urlop. Wiem, że wam się to chronologicznie porozjeżdża, bo to jest ostatni film. Ja już właściwie chyba wróciłem, słuchajcie. No ale ginę w czasoprzestrzeni. Chciałem nagrać filmy, żebyście mieli co oglądać, jak mnie nie będzie. No i pogubiłem się w całej tej czasoprzestrzeni, słuchajcie, totalnie. Może zapaśmy ostatnią kawę do filiżanki. Najpierw będzie piana. Wszystko tu działa chyba. Wszystko tu chyba działa. Najpierw niech spieni mleko. Ja go jeszcze męczę, zrobię na nim 10 kap z mlekiem. Z symulatorem mleka, nazwijmy to. I no i zobaczymy, czy się nic nie leje. Jeszcze zaraz wyjmiemy tackę. No dawaj. Ładnie spienia, wydaje te takie strzały. To jest kwestia dzbanka. Mamy to, niech on skończy. Dobra. Pozbądźmy się tego. Zapaszmy kawkę. I żegnamy się, moi mili. Bez dubli, odcinek kolejny. Explosion Club. Żegnam się przedurlopowo reklamacją Philipsa Latego, słuchajcie, który właśnie parzy kawę. Krótki film, ale naprawdę przez kilka ostatnich dni nagrywałem dla was filmy. Bardzo chętnie odpocznę, jak to mówią, należy mi się jak swoboda. Kawka, jak widzicie, ładnie się parzy. Teraz patrzymy pod ekspres, czy nigdzie nie jest mokro. I kończymy ten przydługi wywód na temat kolejnego Philipsa Latego. Trochę ich robimy. Czy jest woda pod ekspresem? Sucho, słuchajcie, jest sucho. To jeszcze tu. Niech on dobrze obcieknie, w ogóle tacka nie była wsadzona. I tu też jest, no delikatnie tutaj kapnęło z zaparzacza. Jest sucho. Słuchajcie, jeszcze na koniec, ponieważ już w poniedziałek normalnie pracujemy, przypominam o kawkach. Zielona, 85% arabika, 15% robusta. Kawa delikatna, kawa zbalansowana, niekwaśna, nie gorzka. W sam raz. Czerwona, tu już idziemy w moce. 60% arabika, 40% robusta. Zastanawiacie się, co to za napis? To są demowe opakowania. Tu jest śród w środku, żebym nie marnował złota. 60% arabika, 40% robusta. Bardziej gorzka, ale nie gorzka. Goryczkowa, wyrazista, strzał kofeinowy, spory. I my favorite one. Mocna dzida, 90%, tym razem robusty. 10% arabiki, mocniejsza gorycz, ale nie jest wykręcająca. Ja ją bardzo lubię, to jest moja ulubiona kawa. Strzał kofeinowy jest no takie. Napiszcie mi maila, maila macie w opisie filmu. Od 4 marca można kawę zamawiać. Napiszcie maila, odpiszę wam co, jak, gdzie i dlaczego. Słuchajcie, jeśli się podobało, reklamacje też się, słuchajcie, zdarzają, jak widać na załączonym obrazku. Dajcie lajka, dajcie suba, 67% z was nie subskrybuje, a będzie mi miło, zwiększajmy zasięgi. Jest was już pewnie 15 tysięcy, tak jak mówiłem na początku, no bo jestem Bartkiem z przeszłości. Bardzo wam za to wszystko dziękuję, miłego popołudnia życzę, trzymajcie się, kanał Coffee Doctor. Pozdrawiam was, Bartek, cześć!